Gościem Radia PIN jest dziś prezes Eurolotu Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego Eurolot nie przejął od wiosny krajowych operacji odlotu? LOT podjął taką decyzję, że zostaje przy docelowym, znaczy dotychczasowym modelu, czyli bierze od nas wynajem samoloty wraz z załogami. Okej, taka jest decyzja LOT-u. A czy to prawda, że już zimą jednak Eurolot będzie latał tylko na tych, znaczy tylko Eurolot będzie latał na tych trasach krajowych? Pojawiają już takie plotki. Znaczy ja mam w miarę obszerny umysł, ale póki co nie obejmuję tego. Swoim umysłem nie zakładam takich planów. Czyli nie ma negocjacji na ten temat? Nie ma. Jak wygląda w tej chwili regulowanie faktur ze strony LOT-u? Czy LOT płaci Eurolotowi po tym, jak dostał te 400 milionów złotych pomocy od Skarbu Państwa? Nie mamy problemów ze współpracy z LOT-em, tak odpowiem, generalnie. Czyli plotki o konflikcie są przesadzone? Są przesadzone. Ja powiem szczerze, nawet przeczytałem taką fajną, śmieszną rzecz o tym, jakoby my się kłócimy o stawki. Ja pamiętam, że po decyzji o tym, że z powrotem wracamy do modelu latania wynajmowanymi samolotami dla LOT-u, ustaliliśmy stawki, to był Wielki Piątek, zajął nam to mniej więcej godzinę. Czyli złożyliśmy sobie życzenia i rozeszliśmy się w pokoju. Perfekcyjna współpraca polskich spółek lotniczych. Generalnie nie ma problemu współpracy, czy braku współpracy. I jeżeli chodzi o finanse, też nie ma żadnych kłopotów, faktury są regulowane terminowo. Nie mamy żadnych problemów, nie mogę się skarżyć w żaden sposób na zachowanie LOT-u. Jak Eurolot zakończył ubiegły rok w sensie finansowym? To jest jeszcze przedmiotem badania, ponieważ nasze dużo się działo w Eurolocie w zeszłym roku, chociażby przez wymianę floty. Planowana strata jest to rząd wielkości 37 milionów złotych. To już jest ostateczny wynik, czy to nie, się jeszcze może zmienić? Nie, to jest jeszcze, podlega badaniu i sprawdzaniu przez audytora. Rozumiem, że jeszcze nie mogę pytać pana o wyniki za pierwszy kwartał w takim razie, jeśli nie ma jeszcze pierwszy kwartał zeszłego. Też bym wolał, znaczy może inaczej. Pierwszy kwartał w lotnictwie generalnie zawsze jest bardzo zły, bo to jest niski sezon, a lotnictwo jest takim działką przemysłu, gospodarki bardzo sezonową, tak? To zapytam o cały rok. W tym roku uda się wyjść na zero? Nie uda się wyjść na zero, jeśli mówimy o zysku netto, ponieważ tak naprawdę lata 2012-2013 to są takie lata oczyszczenia dla Eurolotu, tak? To jest wymiana floty i jeszcze wiele z tym związanych działań. I tak naprawdę, ja powiem prosty przykład. My na samej transakcjach sprzedaży używanych samolotów dotychczas, ATR-ów, będziemy mieli duże straty. Mówi pan właśnie o wymianie floty. Jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o liczby? Rozumiem, że ATR-y w ogóle zostaną wycięte z floty i wejdą na ich miejsce bombardiery. Czy nasz plan na ten rok wygląda w ten sposób, iż do końca sezonu letniego, czyli powiedzmy do końca października, zakończą byt u nas samoloty typu ATR, a od wakacji tego roku zaczyna przychodzić kolejna partia bombardierów. W tym roku planujemy 6 kolejnych sztuk. Mówi pan, że ATR-y zostaną sprzedane i to będzie strata. Rozumiem, że bardziej opłaca się sprzedać tanio niż trzymać się w swojej flocie. Zdecydowanie tak. To najprostszy przykład z lata 2011-2012. Przepraszam. Koszty szeroko rozumianych napraw tych samolotów i utrzymania to jest rząd wielkości 148 milionów. No, niech mi pani wierzy, że to jest duża cyfra w porównaniu z wartością tych samolotów. No, jaką stratę przy tej sprzedaży mogło się państwo zgodzić? To jest sprawa negocjacyjna i trwają negocjacje, jeśli chodzi o sprzedaż tych samolotów. Większość mamy już wynegocjowanych warunków, więc pozwoli pani, że nie będę tego zdradzał. Ale to będą tak zwane straty papierowe, tak? Czyli nie wpływające na bieżącą płynność spółki. Mówi pan o oczyszczaniu spółki. Kiedy zakończy się ten proces oczyszczania i kiedy już można spodziewać się tego wyniku? No, jeśli nie zysków, to chociaż braku strat. Myślę, że 2014. Znaczy, jak generalnie planowaliśmy, że w 2012 uda nam się sprzedać samoloty, a i ten 2013 będzie takim rokiem, kiedy już wracamy na normalną ścieżkę. Ale niestety nie udało się sprzedać ATR-ów, chociażby dlatego, że pojawiło się na rynku bardzo dużo samolotów tego typu. Jak to wiadomo, rynek jest duża taki, podaż, że podaż dokładnie zmniejsza, popyt taki sam, więc troszeczkę na tym dodatkowo straciliśmy. Na ile realny jest scenariusz, że ogłasza się upadłość LOT-u, a Eurolot przejmuje markę i siatkę połączeń? Znaczy ja w ogóle takiego scenariusza nie biorę zupełnie pod uwagę. Tak, i to jest... No, nawet nie będę mierzył tego, bo ja nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania. Może pan nie bierze pod uwagę, ale nowy minister skarbu może wziąć pod uwagę takie rozwiązanie.
To musi pani zapytać pana ministra skarbu. Jeśli pan minister skarbu zdecyduje się na takie rozwiązanie, to co wtedy? Ale ja nie wiem, co wtedy, bo jakby nie analizuję w ogóle takiego scenariusza. Sprawdziliśmy, bilet z Gdańska do Krakowa kosztuje 630 zł w obie strony. Czy jest jeszcze szansa, aby Polacy między miastami w Polsce latali za te 200 zł w obie strony? No nie mówię o ekstra promocjach, jak do Świnoujścia. Tak, tylko ta cena, którą pani teraz podała, to musiałbym poznać trochę więcej szczegółów. Bo chociażby po tym, co słyszę, to jest cena, która... Po pierwsze, jest duże wypełnienie samolotu i kupowana z krótkim wyprzedzeniem. To jest na tydzień po weekendzie majowym. Sprawdziłam, 13 okay, bodajże ceny maja generalnie, ceny generalnie w Eurolocie zaczynają się od 199 zł, tak? A wczorajsze nawet osiągnęły niespotykany poziom 49 zł, więc... To są super promocje. Rozumiem, że to wszystko zależy od wypełnienia samolotu. To jest wiele wątków, tak? Trasa Warszawa-Świnoujście, czy Warszawa-Heringsdorf, to jest w miarę nowa trasa sezonowa, związana jeszcze z naszym działalnością na rynku niemieckim i chcemy tą trasę zaproponować Polakom. Fantastyczny wyjazd na jednodniową wycieczkę na morze. A jak się udały te kierunki zimowe? Zakopane skasowali państwo w środku sezonu, a jak tam Salzburg? Przede wszystkim lotnictwo uczy cierpliwości i to nie jest tak, że się udaje z dnia na dzień i nie wiem, po pierwszym sezonie, tak? Generalnie założenie jest takie, że zaczyna się rozważać jakiś ruch wokół trasy po 2 latach, tak mniej więcej. Jeśli chodzi o Salzburg, to rokuje dobrze, tak odpowiem. Czyli w przyszłym roku będzie powtórka, będzie można latać ze Salzburga. Tak, rozmawiamy jeszcze z portem niedaleko oddalonym od Salzburga, lepszym narciarsko, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jest problem tak zwanych slotów, czyli możliwości wykonywania operacji w dniu, którym każdy chce, czyli w sobotę. Tak, bo w Austrii, bo rozumiem, że o Austrii rozmawiamy, mówimy od soboty Austrii. Zaczynają się wszystkie dokładnie turnusy tak narciarskie. Dokładnie tak. To może właśnie nieoczekiwanie, może od innego dnia zacząć. Jest to jakiś pomysł, tylko pytanie, żeby ludzie też mogli z tego skorzystać, jeśli chodzi o zakwaterowanie, tak? To wymaga zmiany podejścia również jakby po drugiej stronie. Czyli Salzburg na pewno, możliwe, że drugi kierunek austriacki też tej zimy. Tak. Albo w zamian. W zamian za Salzburg. Czyli jest szansa, zobaczymy, że państwo... Zobaczymy. A jak wyglądają zwyczaje klientów, jeśli chodzi o lato? Latają państwo do Chorwacji? Jakie tam jest obłożenie samolotów? Polacy pokochali słońce, boją się niepewnej polskiej pogody i lecą na południe? To znaczy, nie wiem, nie chcę mówić, z jakiego powodu wybierają Chorwację, ale z tego, co pamiętam, dane z zeszłoroczne, to liczba odwiedzających Chorwację przekroczyła 500 000. Jak wygląda zainteresowanie w tym roku? Powiedziałbym w ten sposób, że otworzyliśmy z kilku portów połączenia do polskich, do kilku portów chorwackich i nie mamy problemu ze sprzedażą tych biletów. No, sprawdzałam dostępność biletów na majówkę, to już z Warszawy są wyprzedane. Taki jest popyt. Może to jednak przez tę pogodę. Czy planują państwo otworzyć jakieś kolejne słoneczne wakacyjne kierunki, czy tylko na razie Chorwacja? Tylko na razie Chorwacja. Plus polskie morze. To jest ten rok, czy w przyszłym roku będą jakieś kolejne wakacje? W przyszłym roku na pewno się coś pojawi. Chociażby dlatego, że pojawią się nowe samoloty dodatkowe, będziemy mogli wykonywać dodatkowe operacje. Dziękuję bardzo. Gościem Radia PIN był dziś prezes Eurolotu, Mariusz Dąbrowski. Dziękuję bardzo.